Artur Augustyn chce w Senacie powalczyć o prawa zwykłych ludzi wywodzących się z naszego regionu. W piątek w Parku Miejskim w Końskich pełne poparcie dali mu koneccy kandydaci do Sejmu wywodzący się z Kongresu Nowej Prawicy. Damian Milczuszek i Robert Deszczyński startują do Sejmu z list Komitetu Wyborczego Szczęść Boże Grzegorza Brauna. Jednak jak nam zdradzili, zależy im przede wszystkim na promocji swojego kandydata do Senatu, który w ich ocenie ma bardzo duże szanse na mandat. Komitet Wyborczy Szczęść Boże, czyli tak naprawdę Kongres Nowej Prawicy, koneccy działacze, zebraliśmy się tutaj, żeby przedstawić waszego kandydata na senatora. Powiedzcie troszkę więcej o tym. No witam serdecznie Państwa. Dokładnie tak jak pan redaktor zauważył, zaszczycił nas swoją obecnością dzisiaj kandydat do Senatu, startujący z pozycji pierwszej, miejsce pierwsze, okręg 81, pan Artur Augustyn. My jako Kongres Nowej Prawicy, ja Robert Deszczyński reprezentujący cały region świętokrzyski, tutaj kolega Damian Milczuszek, nasze koneckie struktury Kongresu Nowej Prawicy. Zaprosiliśmy pana Artura i oficjalnie chcieliśmy udzielić mu poparcia w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu. Może oddam mu głos panu Arturowi. Dzień dobry Państwu. Chciałbym podziękować tutaj kolegom za przedstawienie mnie. Jak już wspomnieli koledzy, nazywam się Artur Augustyn. Pochodzę z powiatu Buskiego. Jestem synem rolnika i nie są mi obce problemy w rolnictwie. Chciałbym prosić Państwa o oddanie głosu na mnie i poparcie mojej kandydatury. Ze swojej strony obiecuję uczciwość, rzetelność. Chcę być dostępny dla wszystkich wyborców. Co do mojego programu, będziemy szerzej się o nim wypowiadać w ringu, który będzie w Kielcach w dniu jutrzejszym o godzinie 17 w Centrum Handlowym Korona. Dziękuję bardzo. Panie Arturze, czy wcześniej był Pan związany politycznie z jakąś partią, startował w innych wyborach? Nie jestem związany z żadną partią. Startowałem w wyborach samorządowych jako radny do Urzędu Gminy w mieście Stopnica. Jestem bezpartyjny i niezależny. Artur Augustyn chce stawiać przede wszystkim na turystykę i rolnictwo. Jeśli zdobędzie mandat, zamierza promować nasz region również pod kątem agroturystyki. Ważnym punktem jego programu jest także faworyzowanie lokalnych wytwórców i przedsiębiorców. Zamierza on stawiać na rozwój rodzimego przemysłu przetwórczego i promocję produktów regionalnych.